Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę, a gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył swoje usta i nauczał ich tymi słowami: Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Błogosławieni jesteście, gdy ludzie wam urągają i prześladują was, i gdy mówią kłamliwie wszystko złe na was z mego powodu. Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie. Błogosławieni są ci, którzy poczuli w sobie pragnienia, głody i nie porzucili ich pomimo trudności. Zobaczmy, błogosławiony jest ten, który czerpie pragnienia z serca Bożego. To jest człowiek, który nawet doświadczając rozczarowań, bólu z powodu niezaspokojenia swoich doczesnych potrzeb, idzie drogą pragnień duchowych. Taki człowiek jest błogosławiony. I te 8 błogosławieństw określa przynależność człowieka do Pana Boga. I przez te cechy, które Jezus wymienia w swoich błogosławieństwach, jestem dla Niego bratem, jestem dla Niego siostrą. Te 8 błogosławieństw to jest taki dekalog Nowego Testamentu. Ktoś powiedział, kierujmy się przede wszystkim dekalogiem, 10 Bożych przykazań i drogą 8 błogosławieństw. My potrzebujemy wszystkich 8 cnót, aby nasze życie miało wartość, a tym samym można było je traktować jako udane. Tam, gdzie są cnoty, tam, gdzie są wartości, tam człowiek odczuwa w życiu spełnienie. Bóg ubogaca tych, którzy praktykują w swoim życiu głoszone przez Niego wartości. Błogosławieni to są ludzie duchowej dojrzałości. To są ludzie, którzy wiedzą, co wybierać, czego chcieć w tym życiu, za czym pójść. Mają świadomość, że na świecie można doświadczać zarówno bogactwa, jak i biedy, smutku, jak i radości, wewnętrznej ciszy, jak i niepokojów. I zauważmy, nie trzeba panikować, że doświadczamy takiego czy innego braku, nie tylko materialnego, ale także duchowego, także moralnego. My się w pewnych okresach życia gubimy, a może inaczej, to Bóg wprowadza nas w zagubienie, abyśmy weszli na drogę pokory. Bo w jakimś momencie my stajemy się niepokojąco samodzielni, tak jakby Pan nie był nam potrzebny. W czym się to ujawnia? W braku codziennej, wydłużonej modlitwy. Błogosławieni są ludźmi duchowej dojrzałości. To ludzie wielkich pragnień, które przekazuje im Duch Święty. I On jest obecny w błogosławieństwach, a właściwie to Duch Święty jest błogosławieństwem. Kiedy ja żyję tak, jak Jezus mówi w tych błogosławieństwach, wówczas doświadczam pięćdziesiątnicy. Zstępuje na mnie Duch Pana. I zobaczmy, kiedy tak żyjemy, jak mówi Jezus w Ewangelii, my odczuwamy radość. My nie, niby smutni, lecz zawsze radośni, mówi święty Paweł. Niby nic nie mający, a posiadający wszystko. Posiadający wszystko. Potrzeba zobaczyć oprócz tych dóbr materialnych także dobra duchowe
skarby duchowe, które są na wyciągnięcie ręki, które są w nas, tylko wymagają odgruzowania, odświeżenia. Błogosławieni są zdolni radować się i smucić. Oni zgadzają się na obecność zarówno jednego, jak i drugiego stanu. Ktoś mówi, modlę się i modlę i Bóg mi czegoś nie daje. No właśnie, bo nie ma w tobie zaufania, bo często prosząc, ty nie wierzysz, że Bóg może dać. A jak człowiek nie wierzy, cuda się nie mogą dokonywać. Zaufanie to jest problem. Proszę zauważyć, skoro modlę się, to znaczy, że ufam. Nie. Jeśli ufasz, to idziesz za Panem Bogiem bez względu na to, czy On daje, czy nie daje. A Bóg może ten dar, o który prosisz, dać później albo udzielić daru innego. Bóg nie jest do spełniania naszych życzeń. My niejednokrotnie powinniśmy odkrywać pragnienia Boga obecne w Nim, dotyczące nas i o to się modlić, czego Bóg pragnie dla nas. Błogosławieni mają świadomość bycia umiłowanymi przez Boga. To jest chyba największy problem wielu ludzi ochrzczonych. Największy. Bóg mnie nie kocha, bo Bóg nie spełnia tego, o co proszę. Na miłość boską, jakby Bóg spełniał te pragnienia, o które my prosimy, moglibyśmy mieć problem z naszym zbawieniem. On wie, co czyni. I właśnie na tym polega wiara, a tym samym zaufanie, że On prowadzi nas nie tak, jak my chcemy, ale tak, jak On wie, że będzie dla nas lepsze. A więc błogosławieni to ci, którzy żyją świadomością, że Bóg ich kocha. Zobaczmy, nie odpowiada Bóg na nasze prośby tak, jakbyśmy chcieli, jakbyśmy to widzieli. A tak naprawdę w tym milczeniu Pana Boga jest już odpowiedź, którą trzeba poddać refleksji. Błogosławieństwa są mądrością daną człowiekowi przez Pana Boga. Nie są one zakazami czy nakazami, a jedynie odsłaniają przed nami drogę do przybycia. To jest życie, to jest często droga krzyżowa. I na tej drodze krzyżowej, na Golgocie, Bóg doświadcza największej radości. A dlaczego? Dlatego, że tam dokonuje się zbawienie. To, co było pragnieniem Ojca i Syna i Ducha Świętego, spełnia się na Golgocie. Otwiera się niebo. Ci, którzy oczekiwali do tej pory w otchłani, oni zostaną z niej przez Boga wyprowadzeni. To Boga najbardziej raduje. Zbawienie. My niejednokrotnie jakby nie dostrzegamy, że w jakimś cierpieniu, w jakichś porażkach są dla nas przygotowane perły, skarby, ogromna szansa na nowość życia, na jego autentyzm. I te błogosławieństwa, które słyszeliśmy, są natchnieniem od Boga dla człowieka. I przez błogosławieństwa my podążamy w stronę tego, co jest naprawdę. Które z 8 błogosławieństw teraz chciałbym praktykować?